Dzień dobry, Agnieszka Blacheta. Jestem dyrektorem tego obiektu, Huta Szkła Kryształowego Julia, Piachowice. Co dzisiaj możemy tutaj zobaczyć? Widzowie będą mogli zwiedzać. No dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj, jutro jesteśmy współorganizatorami Kryształowego Weekendu w Piachowicach. Tak więc to, co normalnie u nas można zobaczyć każdego dnia, ale odpłatnie, dzisiaj i jutro jest nieodpłatne oglądanie procesu produkcyjnego szkła kryształowego. Czyli tak naprawdę z przewodnikiem jest to przejście po całym zakładzie, obejrzenie jak dmuchamy, oglądanie jak dmuchamy szkło kryształowe, potem zdobimy, dekorujemy. Do dyspozycji jest również, są dwa sklepy, gdzie można sobie obejrzeć, zakupić produkty firmowe w bardzo okazyjnych cenach. Jest kawiarnia, jest to o tyle też dla nas ważny weekend, dlatego że otwieramy nową część oficjalnie podczas tego weekendu, czyli nową galerię, sklep. W starej części zakładu i kryształową kawiarenkę. Tak więc wszystkich serdecznie zapraszamy. Ostatnie wejście na zwiedzanie jest o godzinie 14.30, ale do godziny 17, 18 i 18 można przyjść i obejrzeć nasze produkty w naszych galeriach, sklepach. To jest tylko dzisiaj? Dzisiaj i jutro trwa kryształowy weekend, natomiast my jako zakład produkcyjny, ale jednocześnie troszkę też taka atrakcja turystyczna w ramach turystyki przemysłowej, jesteśmy otwarci dla gości 7 dni w tygodniu, 368 dni w roku. Czyli krótko mówiąc, zaprasza Pani do zwiedzania. Tak, zapraszam do zwiedzania. Jest to bardzo unikatowy proces, który powoli zanika. Jest to praca ręczna i myślę, że warto to zobaczyć, póki ona rzeczywiście jeszcze funkcjonuje w takim wydaniu. A dla tych, którzy dzisiaj nie będą mogli przyjść zobaczyć, odpłatnie jest. Tak. Na jakich zasadach to się odbywa? Spotykamy się, my zapraszamy do nas i o konkretnych godzinach od 8 do teraz, po tym weekendzie będziemy mieli godziny przedłużone nawet do 18 i są wejścia z przewodnikiem. Wejście kosztuje 12 zł dla dorosłych, 8 zł dla dzieci. Trwa to około 45 minut, więc to wydaje nam się, że cena jest taka bardzo atrakcyjna, bo to jest bardzo wyczerpująca, zdobywamy tutaj bardzo wyczerpującą wiedzę na temat procesu produkcyjnego. Mamy też okazję porozmawiać z naszymi pracownikami, tymi, którzy zdobią, tymi, którzy dmuchają. Uruchomiliśmy również nowy piecyk, dzięki któremu będziemy mogli właśnie już po tym weekendzie pracować dłużej, tak żeby ich w godzinach mocno popołudniowych można było do nas zajrzeć. Proszę powiedzieć, czy produkcja to tylko jakaś standardowa taka, czy jeszcze jednak zamówienia, czy jakaś specjalistyczna? My głównie produkujemy na zamówienia. Co jest ważne, my nie jesteśmy skansenem turystycznym. Jesteśmy zakładem produkcyjnym, który zatrudnia ponad 100 osób i produkujemy właściwie w 89% na eksport. Tak więc to, co można zobaczyć u nas na produkcji i w naszych galeriach, sklepach, to są produkty produkowane na rynki całego świata. To jest Francja, to jest Maroko, to jest Brazylia, Tajlandia i wiele innych. Więc są to produkty, które w stosunkowo niewielkiej ilości trafiają na nasz krajowy rynek, ale głównie właściwie produkujemy tylko i wyłącznie pod zamówienia klientów. Czyli Wasze produkty, można powiedzieć, unikatowe są. Tak, tak, są unikatowe i dlatego to magiczne miejsce, jak goście wchodzą do naszych sklepów po zwiedzaniu, to nawet jeśli niekoniecznie chcą coś kupić, to warto po prostu to pooglądać, bo to są produkty, które nie pojawiają się na rynkach tutaj naszych lokalnych. Musi być 24 takich prostych, żeby zrobić 24 takich.